Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja oraz Rafał W.O.C., który miał być, no ale właściwie trochę takiej podróży służbowej został wysłany, a trochę na własne życzenie, do Berlina. Po co do Berlina? Otóż trwały takie spory redakcyjne, ale też warszawskie, czy w Berlinie są jeszcze biali ludzie. I ja na przykład uważam, że już nie ma, że albo bardzo mało. Natomiast część ludzi uważa, że są jeszcze biali ludzie, przedstawiciele, tacy, że można ich zobaczyć, że nie kryją się, bo niektórzy mówią, że jeżeli nawet są, to że przemykają albo że kryją się, ale podobno, że nie. No i Rafał pojechał tam z taką misją. Powiedzieliśmy mu, żeby uważał na siebie, wróci i opowie, czy ci biali ludzie w Berlinie są jeszcze rzeczywiście, czy nie ma, czy znaczy jak wygląda sytuacja, żeby to jest ważny jesteś naoczny świadek, bo w dobie fake newsów jest różnie, także dzisiaj nie smutno strasznie bez Rafała, ale postaram się Państwu przekazać kilka informacji, które wydaje mi się, że są ważne i ważne trzeba je odnotować. Wszyscy stali się w ostatnim tygodniu ludźmi, którzy znają angielskie piosenki i już na pewno każdy zna piosenkę Johna Lennona pod tytułem Imagine. Wyobraź sobie. Piosenka jest głupiutka, według mnie oczywiście kiepściutka. Znaczy, tak w warstwie werbalnej jest słabiutka i naiwniutka. No, tam jest taka historia pod tytułem wyobraź sobie, że nie ma raju, że jak się postarasz, nie ma piekła, jest tylko niebo. Wyobraź sobie ludzi żyjących obecną chwilą. Wyobraź sobie, że nie ma państw, to nie jest trudne do osiągnięcia. Nie ma za co zabijać ani poświęcać życia, nie ma też religii. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że dołączysz do nas i świat stanie się jednością. Tak Lennon pisał i śpiewał. Wyobraź sobie, że nie ma majątków. Ciekawe, czy potrafisz. Nie ma powodów dla chciwości ani głodu. Braterska wspólnota. Wyobraź sobie, takie tam prelemurne. No to, że wyobraź sobie, że nie ma majątków, no to mnie się to kojarzy oczywiście z jakimś bolszewizmem albo z nowoczesnym bolszewizmem czy komunizmem pana Schwaba, który mówi nie będziesz miał nic, to jest ten od forum ekonomicznego Klaus Schwab, który wymyślił forum ekonomiczne. Ostatnio miał pewne kłopoty związane z kobietami, ale mniejsza z tym. Otóż pan Schwab wymyślił forum ekonomiczne i mówi wszystkim, że ludzie będą nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy. Tak właśnie mówi ludziom, że jakby ma nie mieć majątku, natomiast pewnie ten Schwab miałby majątek albo miałby kuratele nad majątkami innych ludzi, bo to właśnie jest takie myślenie ludzi, którzy są związani z komunizmem. Dlaczego o tym mówimy? Ta piosenka była puszczona w czasie otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No i Przemek Babiarz powiedział to, co powiedział w czasie inauguracji. Powiedział mianowicie, cytuję, świat bez nieba, narodów i religii to jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu niestety. No, powiedział coś, co wydaje się, że naiwniutkiego komunizmu, no takiego głupiutkiego komunizmu, takiego sztubacko-gimnazjalnego, no ale to piosenki rządzą się swoimi prawami, jest już późno, pisze bzdury, kot zapędził mysz do dziury i co, to jest bardzo popularne, różnie jest z tymi piosenkami. No ale ta piosenka miała być jakimś manifestem, w związku z tym Przemysława Babiarza, proszę Państwa, zawieszono. Telewizja publiczna polska, rządowa, jak zawsze, bo telewizja zawsze jest rządowa, więc tylko jest nowy rząd, więc jest nowo rządowa telewizja, zawiesiła Babiarza, uznała, że jego słowa są skandaliczne. Znaczy nie wiadomo, co jest w tym skandalicznego, bo się nikt nie tłumaczył z Telewizji Polskiej. Nie wiadomo też, kto to podpisał. Ktoś mówił, że prezes podpisał Telewizji Polskiej. Problem polega na tym, że Telewizja Polska nie ma prezesa. Nie ma. Kiedyś był prezesem Kurski, a po Kurskim jest Telewizja Polska w stanie likwidacji. Prezesa nie może być, no bo jest jakiś dyrektor generalny, ale no nie ma prezesa. Nie wiadomo, kto to podpisał, ktoś podpisał, nikt nie chce się do tego specjalnie przyznać, no ale świecą tam niektórzy swoimi nazwiskami, więc proszę Państwa, dlaczego uważam, że Przemysław Babiarz nie powinien być zawieszony? Z bardzo prostego powodu. Lennon żyjąc, zanim został zamordowany w wieku 40 lat w Nowym Jorku, udzielił takiego wywiadu dotyczącego tej piosenki Imagine i udzielił go Playboyowi akurat i powiedział w tym wywiadzie, cytuję, wyobraź sobie, że nie ma religii, nie ma już kraju, nie ma polityki. Jest praktycznie manifestem komunistycznym. To on powiedział, Lennon, co słowa Lennona. Że jest praktycznie manifestem komunistycznym, mimo że nie jestem szczególnie komunistą.
Lenin twierdził, że nie jest szczególnie komunistą i nie należy do żadnego ruchu. Szczególnie nie jest komunistą. Znaczy rozumiem, że chyba nie szczególnie był komunistą, tylko był takim komunistą, któremu służące usługiwały. Słynne zdjęcie z apartamentów w Nowym Jorku. On, Yoko Ono i służąca. Pomiędzy nimi, żeby państwo miało wygodnie protestować. No więc taki był właśnie ten John Lennon. John Lennon mówił, że nie jest szczególnie komunistem, a jego utwór praktycznie jest manifestem komunistycznym, ponieważ powiedział to lata później Przemysław Babiarz. Władze Telewizji Polskiej postanowiły powiedzieć, że te słowa są skandaliczne i go zawiesiły. No i teraz jest pewien problem, ponieważ mnóstwo dziennikarzy protestuje, sportowców, dziennikarzy, polityków protestuje uważa, że to są głupawe posunięcia Telewizji Polskiej. I w związku z tym uważają również, że Przemysława Babiarza trzeba przywrócić do pracy. Podpisano listę, lista zawiera szereg różnych nazwisk, znanych nazwisk, Szpakowskiego tam nie ma, nie wiadomo dlaczego, ale nie ma go. I w związku z tym też Jakub Kwiatkowski, który jest dyrektorem od sportu w tej chwili w Telewizji Polskiej, napisał kuriozalną informację na portalu X. Ja Państwu ją przeczytam. W nawiązaniu do listu dziennikarzy TVP Sport jest mi szczególnie przykro z tego powodu, że to ja w ostatnich miesiącach wielokrotnie wstawiałem się za Przemysławem Babiarzem, a Przemek od kilku dni milczy. Nie wykonał żadnego gestu względem nikogo. Nie przeprosił i postawił kolegów ze swojej redakcji w bardzo niekomfortowej sytuacji. Panie Kwiatkowski Kuba, ale za co miał przeprosić Przemek Babiarz? I kogo niby miał przeprosić Przemek Babiarz? No, Lennona, który nie żyje, czy to, że powiedział o tym manifestie komunistycznym, że jest to właściwie wizja komunizmu, to powinien kogoś przepraszać? Może powinniście się uderzyć w czoła, nie wiem, ścianą czy czymś takim, może uderzyć się w czoło i pójść po rozum do głowy. Czy to się skończy zmianami w Telewizji Polskiej? Może się skończy, a może nie. W każdym razie grzebali tam politycy przy tym wszystkim, proszę Państwa. A nie był to jedyny skandal związany z otwarciem, jak Państwo wiedzą, otwarciem Igrzysk Olimpijskich, tam w czasie tej inauguracji pokazano show z tego w sposób ewidentny, naśmiewano się z religii chrześcijańskiej, naśmiewano się z Ostatniej Wieczerzy Da Vinci. I w związku z tym wiele osób wyraziło wzburzenie, silne oburzenie. Jeden ze sponsorów, potężnych sponsorów, wycofał się w ogóle, bo nie chce mieć nic wspólnego z imprezą, która powinna pokazywać wszystkim, że nikogo się nie dyskryminuje, że nikogo się nie obraża. Na sam początek obrażono wszystkich chrześcijan, wszystkich. W zasadzie ich opluto i znieważono. No ale to jakby chrześcijan wolno. I proszę Państwa, jest taki symptomatyczny wpis łódzkiego Żyda Jarosława Papisa. Ja Państwu przeczytam ten wpis. To napisał łódzki Żyd. Bardzo porządna jednostka. Chciałbym, żeby chrześcijanie mieli w sobie tyle siły i determinacji, co Żydzi i muzułmanie w obronie swoich wartości. Chciałbym, żeby tchórzliwa hołota przed podpaleniem kościoła miała ten sam strach w oczach, kiedy pomyślą o konsekwencjach zadarcia z muzułmanami. No właśnie. Symptomatyczne jest to, że żaden paryski delikatny człowieczek, który wymyślał ten obrzydliwy spektakl, nie pomyślał o tym, żeby w jakikolwiek sposób zaatakować islam. Dlaczego nie pomyślał? Bo mogłoby się wydarzyć podpalenie całego Paryża. Cały Paryż mógłby stanąć w ogniu. Oni są bardzo odważni. Jeżeli chodzi o obrażanie chrześcijan i wiary chrześcijańskiej, to oni są bardzo odważni. Natomiast odwaga gdzieś im ucieka, jeżeli mieliby to samo zrobić z islamem albo z Żydami. To już nie ma. Nic się nie dzieje. Także, proszę Państwa, nie wiem, czy chrześcijanie zmienią swoją taktykę. Nie wiem, czy chrześcijanie będą bronili swoją wiarę, czy swojej wiary. Na razie się nie zanosi, na razie jest status quo i widzę, chociażby jak ostatnio obserwowałem, ale też krótko, bo już nie mam ochoty oglądać tego całego spektaklu pod tytułem Olimpiada z powodu otwarcia. Oglądałem Eurowizję i wydaje mi się, że na Eurowizji było dość podobnie. Znaczy, to jest promocja jakichś rzeczy, które jeszcze lata temu, całkiem niedawno, uchodziły za dziwactwa. Babę z brodą można było spotkać w cyrku. A teraz z cyrku się wyrzuca te baby z brodą, bo to się staje normalne i to jeszcze staje się reklamowane przez największe telewizje i w trakcie największych imprez. To nieco mnie zdumiewa, ale może już należy do mniejszości zdumiewanej. Proszę Państwa,
Zmieniając temat, chcę Państwu powiedzieć o, wpisie szefowej Banku Centralnego Rosji, która napisała coś takiego na, Twitterze, przeczytałem te informacje, na dawnym Twitterze. Szefowa Banku Centralnego Rosji. Wszystkie zasoby rosyjskiej gospodarki się wyczerpały. Inflacja rośnie, skrajny brak siły roboczej. Dodawanie pieniędzy z rezerw na rynek tylko zwiększy inflację, nie powodując nowego wzrostu. Rosji prawdopodobnie grozi stagnacja lub głęboka recesja. My dostajemy informacje, które są wzajemnie sprzeczne. My, opinia międzynarodowa, ale my też Polacy. Dostajemy informacje, że Rosja sobie świetnie radzi, że wzrasta podobno PKB. No to jest sztuczny wzrost PKB, to jest wzrost PKB, ponieważ produkują więcej czołgu. A tutaj szefowa Banku Centralnego mówi coś, co budzi nasze zdziwienie, co budzi moje zdziwienie, bo to są słowa, które mogą niestety kosztować ją chyba życie. Znany jest szereg przypadków, kiedy ludzie przy władzy w Rosji mówili coś niepopularnego albo nie będącego w głównej linii partii czy w głównej linii władzy, po wygłoszeniu takiego komunikatu albo wypadali z okien, albo z jachtu, albo śmiertelnie się czymś zatruli. Mam nadzieję, że nie będzie tak w tym przypadku i mam nadzieję, że sytuacja Rosji pozwoli na szybkie zakończenie tej wojny i mam nadzieję, że ten komunikat jest prawdziwy. Informacja jeszcze, proszę Państwa, lżejsza albo nie lżejsza. Tym razem z Salonu 24. Otóż czytam informację na Salonie 24. Sylwia Spurek wraca do gry. Chce święta upamiętniającego kobiety ofiary przemocy. No i śmieszne, i straszne, bo pani Sylwia Spurek była europosłanką, ale po różnych jej szaleństwach no, nie zdecydowano się wystawić ją na listy i europosłanką już nie jest. Szaleństwa między innymi polegały na tym, że chodziła i opowiadała, że krowy są gwałcone i dlatego oddają mleko i nie wolno tego robić. Mięsa nie wolno jeść, powinniśmy jeść robaki. Nie wiem dlaczego robaki akurat uważają, że te robaki też przecież żywe stworzenie. I teraz Sylwia Spurek uznała, że trzeba zrobić święto dotyczące ofiary przemocy, ofiary, które kobiety, które są były bite przez mężczyzn. Chyba nie ma promocji przemocy i wydaje mi się, że jest to święto kompletnie, absolutnie niepotrzebne. Nie wolno być ani kobiet, ani nie wolno być mężczyzn. Nie wiem, kto częściej jest w związkach bity. Wystarczy, że mężczyzna spóźni się do domu jakiś tam, nie wiem, kilka godzin, a czasem nawet kilka dni i już jest awantura, proszę Państwa. Więc nie wiem, czy to jest potrzebne. Sprawdzę jeszcze SMS-a, czy Rafał coś napisał. No jeszcze nie napisał Rafał nic, proszę Państwa. Ale może napiszę z tego Berlina, może przyślę kilka zdjęć. Wtedy, proszę Państwa, poinformujemy o tym, czy ci biali tam są, czy nie. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. Niemca po kasku bije samotnie i tradycyjnie, żeby nie było. Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na Rafała. Dziękuję Państwu.